Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z zaległym projektem Denko. Dzisiaj będą pustaki z września. No i jak możecie słyszeć, mój głos jest mi tęgi, jakaś choroba mnie próbuje rozebrać, ale ja się nie daję i mam nadzieję, że film będzie bez żadnych cięć, wiecie, i bez harlania. Natomiast, no oczywiście mam tu kilka rzeczy, które było fajne, ale takie, wiecie, niewypały kosmetyczne też się znajdą. Ale zaczniemy od czegoś fajnego. Pianka z Kloshi, to jest pianka, którą kupiłam sobie z czystej ciekawości. Miała krótszą datę, więc miała też fajniejszą cenę. I powiem Wam, że pianka bardzo mi się podobała. Mam tutaj wersję do skóry mieszanej i tłustej. Pojemność 150 ml. Bardzo przyjemnie, delikatnie pachniała, ale bardzo mocno też oczyszczała skórę. Natomiast ja się z nią polubiłam, chociaż moja córa umyła sobie kilka dni z rzędu nią twarz. I niestety skórę jej bardzo mocno przesuszyło, zwłaszcza na brodzie pojawiły się tam suche skórki. Także produkt jest naprawdę mocno oczyszczający, ale ja go lubię i jak będę miała okazję, to wrócę do niego. Następna rzecz to jest Dax Cosmetics i to jest Hadalaba Tokyo. To jest esencja i powiem Wam, że już kiedyś miałam ten produkt. Trochę podchodziłam jak pies do jeża, czekało to u mnie w zapasach, dlatego że skład się zmienił i przestał mi się podobać. No ale stwierdziłam, skoro wywaliłam na Ciebie pieniądze, to trzeba Cię zużyć. Pojemność 150 ml była mega wydajna. To jest taka dość rzadka konsystencja. Ja sobie ją wylewałam zawsze w zagłębienie dłoni i wklepywałam po prostu w twarz i szyję rano i wieczorem. Niestety jakichś spektakularnych efektów ta esencja nie robiła. Miałam wrażenie, że kiedyś była lepsza, że lepiej się sprawdzała na mojej twarzy. Skończyłam, ale na pewno do niej więcej nie wrócę. Skrzypowita 40+, kolejne opakowanie suplement diety, czyli taki wzmacniający włosy i paznokcie. To jest taka miesięczna dawka, natomiast w tej chwili mam tą podstawową wersję i też się sprawdza całkiem ok. Ręczniczki bawełniane testami, czyli te na rolce. Nie znalazłam jak na razie nic lepszego i powiem Wam, czy Dada, czy Tami, one są w tej chwili jednakowe, więc gdzie mam po prostu dostęp do nich, to kupuję. Tu jest na rolce oczywiście 50 sztuk. No i te ręczniki służą mi po prostu do wycierania twarzy po umyciu. Szampon Sendo to jest szampon, który dostałam ze strony Dress Cloud do testów. No i powiem Wam, że szampon mega pozytywnie mnie zaskoczył. Na początku ja się z nim zupełnie nie polubiłam. Konsystencja jest taka dość przyjemna, przezroczysta, ale w ogóle nie chciał się pienić na moich włosach. Natomiast jak wprowadziłam to dwuetapowe oczyszczanie skóry głowy, no to dopiero pokazał swoje umiejętności. Powiem Wam, że szampon bardzo dobrze oczyszczał włosy i skórę głowy, delikatnie pachniał, fajnie się pienił, był dość wydajny. No i myślę, że za jakiś czas z przyjemnością wrócę do niego, jak trochę, wiecie, wykorzystam produktów, które mam na zapasie. Kolejna rzecz to jest mydełko z Vivian Grey, Yang Yang i Vanilla. Przecudowny zapach. Ten zapach zostawał, słuchajcie, na dłoniach, a kupiłam go też, wiecie, bo miał uszkodzone opakowanie w lepszej cenie. Piękne mają opakowania. Ceny są dość wysokie, ale wiecie, czasami na jakiejś promce można je złapać w lepszej cenie. 300 ml przecudownie oczyszczało mydełko skórę na dłoniach, nie przesuszało i zapach przez jakiś czas pozostał, więc może się skuszę jeszcze na kolejne opakowanie. O, tutaj mam niewypał kosmetyczny, jakich mało. Kremowy żel pod prysznic z marki India. To jest jeden z kosmetyków, jaki dostałam w zeszłym roku od mojego męża w takim boksie urodzinowym. Natomiast powiem Wam, nie, to jest najgorszy produkt z całego tego opakowania. Nie mogłam tego zużyć, nie mogłam zdzierżyć zapachu, nie chciało się to w ogóle pienić. Hektolitry wylewałam na gąbkę, żeby umyć ciało. Tu jest pojemność 200 ml i myślałam, że się nigdy nie skończy. Powiem Wam, że ja na zmianę używałam z innym żelem, dwa żele nalewałam na gąbkę. A on był po prostu taki, że wszystkie inne właściwości tego innego żelu po prostu zabierał. Nie, nie, jeszcze raz nie. Także cieszę się, że udało mi się go skończyć, ale nigdy więcej. Kolejną rzecz mamy tutaj i to jest inspiracja zapachowa marka Rossemi. 30 ml ma opakowanie i to była inspiracja zapachem Eternity Calvina Kleina. I muszę Wam powiedzieć, że był zapach bardzo dobrze odzorowany do oryginału, przecudownie się utrzymywał na mojej skórze. To jest moje drugie opakowanie zużyte z tej marki. Mam jeszcze jeden zapach, ale do tego z przyjemnością wrócę za jakiś czas. Krem do twarzy z Liren. To była kombucha detoksykująca yerba mate. I to niby miał być krem taki, wiecie, o formule żelowej.
Miał lekką konsystencję, ale był kremowy, natomiast jeśli chodzi o nawilżenie na skórze, ja to używałam sobie przy wieczornej pielęgnacji i tak z pół opakowania zużyłam na twarz, reszta poszła niestety już jako balsam do ciała i tam też nie widziałam żadnych efektów, też nie było żadnego nawilżenia. Zapach był taki mocno ziołowy, więc na pewno do tego kremu już nie wrócę. Miniaturka Fuzwol, czyli taki dezodorant odświeżający do stóp na wyjazdy, idealny, sprawdza się super, więc jak najbardziej jest w porządku. Płatki z Life'a, tu mamy 80 sztuk, małe płatki, bardzo przyjemnie robiło się nimi demakijaż, czy używało do toniku, fajnie mają zgrzewane brzegi, kłaczki nie zostają, no i mam kolejne opakowania. Jakieś miniaturki z kalendarzy z zeszłego roku, coś tu się Wam pojawi za chwilę. Tu mam krem z Balea, to miał być krem do dłoni, ale ja to zużyłam jako krem do stóp na wyjeździe, 20 ml i całkiem fajnie, wiecie, nawilżało stopy. Za dużej różnicy, wiecie, nie ma, czy to jest krem do nóg, czy to jest krem do rąk. I następny produkt z kalendarza Balea, czyli żel pod prysznic. To było też z pomarańczką, bardzo przyjemnie pachniało. Także z przyjemnością zużyłam. Jak wiecie, ja lubię żele z Balea, one się u mnie świetnie sprawdzają. Natomiast w tym roku oczywiście kalendarza z Balea już nie będzie, bo jeszcze trochę tych miniatur mi z zeszłego roku zostało. Pasta do ząbków Himalaya Meat Fresh. Oczywiście, jak widzicie, kolejne opakowanie jest użyte. Gdzieś mi się tam udało kupić ostatnio i pojawiła się znowu ta pasta u mnie w pracy, więc jak najbardziej w porządku. Fasel, czyli płyn do higieny intymnej. Taka miniaturka, wiecie, ja ją zawsze zabieram na wyjazdy. Świetnie się to sprawdza, odświeża okolice intymne. 50 ml jest mega wydajne, także jak najbardziej mogę Wam polecić. Kolejna świetna rzecz, pomadka z Sylveco, czyli ta pomadka peelingująca, ja ją uwielbiam. To jest pomadka z cukrem trzcinowym. Idealnie się u mnie sprawdza, ja ją zawsze stosuję sobie na noc, no i rano, wiecie, są usta wypielęgnowane, mięciutkie, bez żadnych suchych skórek, także jak najbardziej polecam, no i oczywiście kolejne opakowanie mam w użyciu. Procudent, czyli pukanka do jamy ustnej, wersja mini, to jest też produkt, który zawsze zabieram ze sobą na wyjazdy i sprawdza się genialnie. Niestety mała przerwa techniczna musiała być, bo musiałam się wykaszlać. Mamy tutaj ziajkę, to jest żel pod prysznic, fajna konsystencja, przecudownie pachnie. Mała pojemność, bo jest tylko tu 160 ml, ale świetnie się tym myło ciało. I kto wie, czy nie wrócę z przyjemnością do tego produktu. Biotanik, oj, to też dawno temu kupiłam, jakaś cena na do widzenia była w Rossmanie. Chyba dyszkę zapłaciłam za ten krem pod oczy. I powiem Wam, że krem był świetny. Pojemność 15 ml, więc wiecie, na jakiś czas mi wystarczyła przy takim regularnym stosowaniu, natomiast ja go używałam codziennie rano pod makijaż. Fajną miał konsystencję, pięknie się wchłaniał, dość przyjemnie nawilżał tą okolicę pod oczami i nic złego mi nie zrobił. No i to jest taki niby ujędniający krem pod oczy, natomiast ujędnienia żadnego tam nie było, ale nawilżenie pod korektor jak najbardziej było ok. Kolejna fajna rzecz, mam tu wcierkę do skóry głowy, którą kupiłam jakiś czas temu w Lidlu. Nie wiem, czy te wcierki są jeszcze dostępne, a z przyjemnością bym do nich wróciła. To jest wegańska pokrzywa, 100 ml. Bardzo przyjemnie pachniał ten produkt, nie sklejał włosów, nie obciążał. No i mam wrażenie, że włosy, wiecie, po tych wcierkach rosną. Tu akurat nie widać, bo przyklepałam sobie dzisiaj trochę lakierem, żeby takie, wiecie, antenki nie stały. Natomiast włosy, jak widzę, rosną, wypadać wypadają, czyli wiecie, równowaga w przyrodzie jest. No i kolejna rzecz, która jest niestety już niedostępna nigdzie stacjonarnie, szkoda. Szkoda, że tak późno się zorientowałam, że produkt jest na wyprzedaży. Jest to marka Kneipp, to są te płyny do kąpieli. 100 ml niestety nie jest wydajne, ja wlewałam sobie do wanny ze 2-3 nakrętki. Tu mam wersję Cherry Blossom. I to przecudownie pachniało, to w ogóle miało kolor czerwony, barwiło wodę na czerwono. No oczywiście żadnej pianki za dużej nie było, ale woda była zmiękczona o przyjemnym zapachu i fajnym kolorze. Oczywiście mam inne wersje zapachowe i z przyjemnością będę zużywać. No i zostały mi jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest odżywka, olejek do skórek z Essence. To też kupiłam kiedyś z czystej ciekawości i powiem Wam, że on bardzo przyjemnie pachnął, natomiast już niestety
Udało mi się go praktycznie wykończyć, bo już zjełczał, ale skórki były bardzo fajnie nawilżone, więc kto wie, czy nie wrócę do tej wersji za jakiś czas. I mam tu jeszcze produkt z Yolb. To jest takie serum zabezpieczające końce włosów. O, i mój włos oczywiście. Natomiast tu dostałam taką resztkę na wypróbowanie od koleżanki i powiem Wam, że produkt mile mnie zaskoczył. Konsystencja, jak widzicie, jest kremowa. Specjalnie już, wiecie, zostawiłam troszeczkę, żeby Wam pokazać. Nie jest to forma olejku, ale świetnie zabezpieczył i wygładzał, wiecie, końce włosów. Także być może skuszę się na kolejne opakowanie. Mam tam trochę rzeczy na zapasie do włosów, także wiecie, musiałby odstać swoje w kolejce, ale ląduje na listę zakupową. Kochani, ja Wam dzisiaj dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków, ale takich bez zarazków. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!